W dalszym ciągu futbol w trzecioligowym wydaniu. O tym, że mecz trwa 90, a nie 45 minut, wie nawet dziecko. Tej wiedzy zabrakło chyba piłkarzom Polonii Warszawa. Spotkanie przy Konwiktorskiej ze Zniczem Białapiska rozpoczęło się po myśli gospodarzy. W 22 minucie Cezary Sałczek podał do Krystiana Pieczary, a super snajper Polonii zaliczył 29 trafienie w tym sezonie. 4 minuty później było 2-0. Piotr Maślanka dograł do wychodzącego sam na sam Sałczka, który sprytną podcinką podwyższył wynik spotkania. Prowadzenie wydawało się bezpieczne. Początek drugiej połowy kazał zrewidować ten pogląd. W 50 minucie uśpionych polonistów skarcił Arkadiusz Bogdaniuk po ładnym strzale zza pola karnego. Bramkarz czarnych koszul Jan Balawejder miał w tej sytuacji uzasadnione pretensje do swoich kolegów. 120 sekund później to oni mogli mieć pretensje do niego, bo dał się zaskoczyć Andrzejowi Kosińskiemu, który wyrównał po bezpośrednim uderzeniu z rzutu rożnego. Polonia Warszawa, Znicz Białapiska 2-2. Jest to świetna lekcja właśnie, która pokazuje, że mecz trwa właśnie dwie połowy, 90 minut, że można rozpocząć znakomicie, a zejść nie tylko z wynikiem remisowym, ale również zejść pokonanym z meczu. Także z punktu widzenia takiego, powiedzmy, nauki, to może dobrze nam się to przytrafiło. Za tydzień poloniści zagrają na wyjeździe z ŁKS-em Łomża.